Tworzenie folderów na pulpicie HTC. Mianowicie przytrzymujemy jedną z naszych aplikacji, nakładamy ją na drugą. Puszczamy, mamy już folder. Trzecią aplikację też przytrzymujemy, wpuszczamy. W tym momencie wszystkie trzy interesujące nasze aplikacje znajdują się w jednym folderze, który oczywiście możemy sobie dowolnie jak najbardziej nazwać. Tak więc oto jest oto folder.